Teresa Henderson. I'm his youngest daughter. Nazywam się Teresa Henderson i jestem najmłodszą córką Mariana. Byłam bardzo mała, gdy mój tato dokonywał tych wszystkich niesamowitych rzeczy. W swojej własnej opinii tato był zwykłym człowiekiem, który wierzył w wolność i w to, że Bóg stworzył wszystkich ludzi wolnymi. Uważam, że w nim można zobaczyć całą jego epokę. Urodził się w 1893 roku, kiedy nie było komputerów, internetu, samolotów. I widział, jak te wszystkie rzeczy powstawały. Marian Cooper urodził się w Jacksonville na Florydzie. Jego rodzina miała długie wojskowe tradycje, ale jego ojciec nie robił kariery w armii, tylko był wziętym prawnikiem. To była bardzo dobrze sytuowana rodzina. Historia, choć może lepiej powiedzieć legenda, która była przekazywana w rodzinie Cooperów przez pokolenia, głosiła, że podczas jednej z bitew dzielny polski dowódca kawalerii Kazimierz Pułaski został ranny, a John Cooper, przodek Mariana, wyciągnął go z pola bitwy. Niestety Pułaski, jak mówi dalej ta historia, zmarł na rękach Coopera. Ta opowieść zawsze robiła wrażenie na Marianie. Jako młody chłopak Cooper w 1912 roku rozpoczął studia w Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, ale niestety ich nie skończył. W 1915 rozstał się z uczelnią oficjalnie na skutek niezgodności jego opinii na temat potencjalnych możliwości lotnictwa, a zdania uczelni. Kilka lat później już jest pilotem i uczestniczy w walkach na frontach I wojny światowej. Był bardzo religijnym człowiekiem i nie mógł stać spokojnie, gdy ludziom dzieje się krzywda. Jego uwaga skupiła się na Polsce, bo już od długiego czasu walczył z komunizmem. Po zakończeniu działań I wojny światowej Cooper pozostał w Europie jako przedstawiciel amerykańskiej misji humanitarnej i co ciekawe wtedy dociera z tą misją do Polski. Ma szansę zaobserwować, jak wygląda Warszawa, ale szczególnie jak wygląda Lwów i wywołuje to na nim tak duże wrażenie, że postanawia pomóc Polsce. Zawsze czuł, że za tych wszystkich polskich bohaterów, którzy walczyli podczas amerykańskiej rewolucji, on sam jest coś winien Polakom. Czuł, że jeśli Polacy pomogli Amerykanom wywalczyć niepodległość, to on musi pomóc walczyć o niepodległość Polski. Warszawa, dnia 29 kwietnia 1919 roku. Do generała Józefa Piłsudskiego, naczelnika państwa polskiego. Generał, hrabia Kazimierz Pułaski, został zabity walcząc przy boku mojego pra-pra-pradziadka, pułkownika Johna Coopera, w trakcie oblężenia Savannah, podczas naszej wojny o niepodległość, kiedy to służył w oddziale, którym mój przodek dowodził. Generał Pułaski oddał swoje życie za mój kraj, walcząc ramię w ramię z moimi ludźmi. Dlatego moja rodzina zawsze uważała to za obowiązek, a dla mnie było to życzenie, by zaoferować swoją służbę Polsce, kiedy ta walczy o odzyskanie wolności. Z wyrazami szacunku, Marian C. Cooper, kapitan Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Contact. Później stworzył eskadrę nazwaną na cześć Kościuszki, który był jednym z wielkich bohaterów amerykańskiej rewolucji. Kimś, kogo Marian podziwiał. Sformował eskadrę z innymi Amerykanami, którzy latali podczas I wojny światowej.
Logo wymyślił kapitan Chess. Stwierdził, że warto by było zaznaczyć obecność amerykańskich pilotów, uwidocznić samoloty, na których oni latają, i połączył kosy, czapkę krakowską razem z elementami flagi amerykańskiej i powstało godło kościuszkowskie. Choć był pilotem w armii amerykańskiej, oddał swoje amerykańskie skrzydła, by walczyć na skrzydłach polskich. Żołnierze 7 eskadry latali przede wszystkim na Albatrosach D-3, na Ansaldo Balilach i mieli też jeden Sopwith Camel. Jest to brytyjski samolot myśliwski Sopwith Camel z czasów I wojny światowej. Był to samolot myśliwsko-bombowy, znaczy jego głównym zadaniem było zwalczanie innych samolotów w powietrzu, czyli takie zadania czysto myśliwskie. I do tego celu był uzbrojony w dwa karabiny maszynowe Vickers kalibru 7,7 mm, czyli 303 tysięczne cala. To była standardowa brytyjska amunicja karabinowa z czasów I i II wojny światowej. Te karabiny są umieszczone na kadłubie nad silnikiem, strzelały z synchronizacją przez obracające się śmigło. Jest to wynalazek, który został szybko skopiowany przez wszystkie walczące strony i od niego tak naprawdę rozpoczął się na dobre rozwój lotnictwa myśliwskiego i walki w powietrzu. Poza tym pod kadłubem, na jedynym zachowanym tego typu wyrzutniku bombowym, są podwieszone cztery bomby o masie po 20 funtów, czyli 9 kg, wykorzystywane do ataków na cele naziemne. Działania zbrojne odbywały się również w warunkach jesiennych czy zimowych, a przy tych prędkościach nawet rzędu tam 150 do 200 km na godzinę pęd powietrza był na tyle duży, że przy otwartych kabinach momentalnie twarz śmiała, temperatura całego ciała znacząco się obniżała. Wiadomo, że człowiek w takich warunkach bardzo ciężko i źle funkcjonuje. Natomiast same ich loty były dosyć takie długotrwałe, te loty obserwacyjne, czy nawet już później próby ataku nawet z powietrza jednostek konnych, czy jednostek tych pieszych. No, powodowało to, że zmęczenie razem z tym wyziębieniem i częstokroć z niedożywieniem powodowały bardzo trudne warunki tej służby. Robili rozpoznanie, bombardowali i tak dalej. I w czasach nawały bolszewickiej tu pod Lwowem, właśnie pod Zadwórzem, kiedy walczył kapitan Zaręczkowski ze swoim batalionem, to oczywiście ta eskadra kościuszkowska, w której służyli amerykańscy lotnicy, to oni bombardowali pierwszą armię Budionnego i w taki sposób wspierali, pomagali walczyć Polakom o niepodległość Rzeczpospolitej i o całość Lwowa w 20 roku. Efekt zaskoczenia oczywiście jest niezwykle ważny, szczególnie, że pamiętajmy, że to był początek lotnictwa. Wielu z piechurów, czy nawet z konnicy trafiali się ludzie, którzy po raz pierwszy widzieli samoloty, więc nawet sam ten efekt strachu, można by powiedzieć, też był niebagatelny. Zresztą wielokrotnie wspominało się o tym, że samoloty 7 eskadry myśliwskiej potrafiły przegonić konnicę Budionnego, gdzie realnie rzecz biorąc byłoby to nie do pomyślenia, że raptem kilka samolocików delikatnych jest w stanie pokonać zwarte siły wroga, wtedy uznawane za czołowe, jeśli chodzi o siłę uderzeniową. Podczas jednej z misji został zestrzelony. Wiedział, że jak go złapią, to będzie torturowany i pewnie zabity. Widział, jak podchodzą do niego kozacy. Otoczyli go i wzięli do niewoli. Jedyna rzecz, jaka go uratowała, to to, że miał na sobie cudzą kurtkę. Bo jakby wiedzieli, że to jest ten Marian Cooper, człowiek, który stworzył gwiaździstą eskadrę, która sprawiła, że życie bolszewików stało się piekłem, zabiliby go po torturach. After torturing him. He went to various prison camps, and the way they've been described, these prison camps,
Był w wielu więzieniach, a ich opisy bardzo przypominały opisy nazistowskich obozów koncentracyjnych. Było aż tak źle. Ludzie głodowali i umierali. Dlatego ostatecznie podjął próbę ucieczki. Trzymał się z dala od dróg. Całą tę ogromną trasę, ponad 700 km, przeszedł pieszo i tak dotarł do granicy Łotwy. Kiedy się wojna skończyła, większość z nich otrzymała czy to Order Virtuti Militari, czy Krzyż Walecznych, czy Krzyż Halera i po powrocie do Stanów Zjednoczonych także Krzyż Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, do którego to stowarzyszenia z automatu zostali przyjęci. Jak wrócił do Ameryki po wojnie, to dostał pracę w New York Timesie. Pisał eseje. Zajął się też dziennikarstwem, jak zaczął podróżować. To była od zawsze jego ambicja, od kiedy był chłopcem, by odkrywać świat. Podczas tych wyjazdów pisał do Asia Magazine i National Geographic. Był wspaniałym ojcem, pomimo że często go nie było. Ojciec zawsze przychodził o północy i o północy w niedzielę wychodził. Dlatego mnie budzili, żebym mogła pojechać z nim na lotnisko i go pożegnać, a także przyjechać, żeby go przywitać. I zawsze tam byłam, jak odlatywał, i zawsze byłam, jak lądował. Marian Cooper był zaangażowany w tworzenie technicoloru, w tworzenie cineramy, czyli panoramicznego ekranu, we wczesne filmy podróżnicze, dokumentalne, w tworzenie telewizji. Pracował z Selznickiem i Shodsakiem, czyli świetnymi reżyserami. Oprócz tego był pionierem komercyjnego przemysłu lotniczego. Większość twórców filmowych nie tylko teraz, ale też wtedy nie znała prawdziwego życia. Cooper mógłby swoją biografią obdarować 8 różnych osób. Z tego co wiem, to w tamtym czasie Katharine Hepburn chciała go poślubić, ale on powiedział nie. W zasadzie wiele kobiet się w nim zakochiwało, bo był podróżnikiem, poszukiwaczem przygód, wojownikiem. Miał bardzo ciekawą karierę. O'Brien was unbelievable, but he was never a businessman. O'Brien, czyli główny twórca animacji, był niesamowitym artystą, ale nie był biznesmenem. Dopiero gdy spotkał Coopera, projekt pod nazwą King Kong mógł wystartować i byli w stanie stworzyć arcydzieło znane do dziś. Mówię tu o animacji w filmie, ale też o osobowości, którą nadał postaci. To właśnie osobowość Coopera na to pozwoliła. To on miał koncept, marzenie i pomysł. To, co się stało podczas tej sceny, gdy samolot zestrzeliwuje Konga z Empire State Building, stało się dlatego, że Cooper powiedział Shodsakowi: powinniśmy zestrzelić tego skurczybyka sami. To był właśnie taki pomysł, że Kong wpada w ogromny szał w Nowym Jorku, wspina się na szczyt wieżowca i samolot próbuje go zestrzelić z tego budynku. Pilotem jest Cooper, a drugim pilotem i strzelcem Shodsak, czyli twórcy King Konga zabijają swoje dzieło. Even now, almost 100 years later,
Nawet teraz, niemal 100 lat później, wpływ oryginalnego King Konga z 1933 roku jest nie do przecenienia. Wprowadził on całą masę innowacji technologicznych i udoskonalił wiele innych. Od animacji poklatkowej, dzielonego ekranu, po efekty dźwiękowe. Był to też pierwszy film z całkowicie stworzoną do niego ścieżką dźwiękową. Dzięki temu na stałe do kultury masowej wszedł ten wielki potwór, co też uratowało wytwórnię filmową RKO. It even saved RKO Pictures from bankruptcy. Za te wszystkie innowacje i wkład w przemysł filmowy Akademia przyznała Marianowi Cooperowi w 1952 roku Oscara za całokształt twórczości. Kiedy następnie odsłonięto jego gwiazdę na Hollywood Boulevard w 1960 roku, okazało się, że popełniono błąd w jego imieniu. Zamiast N na końcu wpisano literę M. Myślisz sobie, że komuś tak wpływowemu i ważnemu nie może się to przydarzyć, ale jak to zostało już wielokrotnie udowodnione, w Hollywood wszystko jest możliwe. Wiedział, że to jest niezwykłe imię i często jest źle wymawiane. Nigdy takie rzeczy jak gwiazda na chodniku go nie denerwowały. Uważał, że byłoby to małostkowe. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Kiedy zaczęła się II wojna światowa, Cooper i jego amerykańscy koledzy z 7 eskadry odwiedzali polskich pilotów w Wielkiej Brytanii, między innymi z dywizjonu 303, czyli jednostki, która była kontynuatorem tradycji eskadry kościuszkowskich. Podczas jednej z takich wizyt Marian Cooper wręczył swoją odznakę eskadry kościuszkowskiej ówczesnemu dowódcy dywizjonu Witoldowi Urbanowiczowi. Wrócił do wojska w czasach II wojny światowej. Był wtedy pułkownikiem, uczestniczył we wsparciu logistycznym rajdu na Tokio, które dla Amerykanów miało szczególne znaczenie. Uczestniczył w budowaniu mostu powietrznego nad Himalajami w Chinach, ale jego dbałość o personel i bardzo dokładne planowanie misji doprowadziło do tego, że w ramach wdzięczności został zaproszony na pokład USS Missouri, na którym podpisano kapitulację Japonii. Było to olbrzymie wyróżnienie, no i warto wspomnieć, że zakończył służbę wojskową jako generał brygady. Od samego początku widział w Polakach wspaniałych wojowników, którzy się nie poddają i nie załamują i nigdy tego nie zrobią. Zawsze tak mówił o Polakach i dlatego martwił się o Polskę po II wojnie światowej. Miał też ciągle kontakt z polskim wojskiem. W jakim charakterze, tego nie wiem, bo byłam wtedy mała. Często przychodzili do taty, zamykali się w pokoju i dyskutowali o problemach, jakie może mieć Polska w zależności od tego, jak potoczą się najbliższe lata. To było, o ile pamiętam, w latach 50. Mówili, że Polska będzie miała kłopoty po tym, jak Rosja zagarnęła w swoją orbitę wpływów i Polskę, i Węgry, i kilka innych krajów. Ostatni raz widziałam swojego ojca, jak spacerował po bulwarze w Santa Monica i patrzył na ocean. Mój syn miał wtedy rok. Ojciec zmarł, gdy byłam w Irlandii. Zgodnie z wolą Coopera, jego prochy zostały rozsypane nad oceanem, w związku z tym nie ma jego fizycznego grobu na ziemi amerykańskiej. Mimo to żyje cały czas w naszej pamięci, że tradycje eskady kościuszkowskiej są kontynuowane w Polsce. Po to, żeby
żeby uczcić pamięć tych najlepszych pilotów. Każdy z żołnierzy naszej jednostki na mundurze nosi godło kościuszkowskie. Ale również, jeśli chodzi o samolot, który tutaj widać, samolot numer boczny 105, na nim namalowany jest na statecznikach pionowych Merian Cooper. Oczywiście również na każdym z naszych samolotów namalowane jest godło kościuszkowskie. Jest to nasza najcenniejsza rzecz w sali tradycji. Generał Urbanowicz, będąc z wizytą tutaj u nas w roku 96, przekazał ówczesnemu dowódcy pułku odznakę kościuszkowską z tą informacją, że ma pozostać tutaj u nas, być pokazywana i świadczyć o tym, że to my właśnie jesteśmy tą jednostką, która dalej kultywuje tradycję tych najlepszych elitarnych jednostek sił powietrznych. Od 2005 roku oczywiście, że przechodzimy i jest możliwość złożenia zniczy, wieńców do lotników, którzy zginęli w walkach z bolszewikami. Mamy dwie polskie szkoły tu we Lwowie i staramy się, żeby te dzieci i dzieciaki z polskich rodzin i uczyli tą historię, żeby pamiętali i oczywiście dziękowali tym, którzy polegli tu w walkach o niepodległość Rzeczpospolitej. To me, in a world that sometimes seems to have gone mad. Wydaje mi się czasami, że nasz świat zwariował. Cooper miał ten rodzaj osobowości, tę miłość do ojczyzny, umiejętność odróżnienia dobra od zła, a także determinację i umiejętność, by o to walczyć. Szczerze, to trudno mi znaleźć lepszą inspirację dla młodych ludzi w obecnych czasach, kiedy wszystko jest przedstawiane w odcieniach szarości, wszystko jest względne. Po prostu dobrze mieć kogoś, kto wie, gdzie jest dobro, a gdzie zło. Jeśli miałbym opisać Mariana Coopera jednym zdaniem, powiedziałbym, że żył w swoim własnym filmie. Żył życiem poszukiwacza przygód. Miał poczucie, że życie jest jego własną produkcją filmową. Był bardzo honorowym człowiekiem. Zamykało się to w zasadzie w kilku słowach. Nigdy nie rezygnuj, nigdy nie trać nadziei, nigdy się nie poddawaj i wierz w Boga.